To tyle ode mnie o tym koncercie, a więcej szczegółów o tym spektaklu. Paulina Wojciechowska, choreograf, i Jana Pekacz-Marek, twórca muzyki tego spektaklu. Nim jednak zacznę zadawać pytania na temat tego przedstawienia, zapytam tak trochę w inny sposób. Z czym Państwem kojarzy się upadek komunizmu w Europie Wschodniej? Proszę bardzo. Przede wszystkim z przemianą, z samym nośnikiem, jakim jest słowo zmiana. Dlatego, że to była ogromna zmiana w życiu, myślę tutaj o indywidualnie każdym człowieku. Każdy, który to przeszedł, niezależnie od wieku. Oczywiście stopień potem radzenia sobie z tą zmianą, czy pozytywnie, czy też może nie radzenia sobie z nią, to już zależy od jednostki. Ale przede wszystkim słowo zmiana. Czyli gigantyczny kryzys, który zawsze jest źródłem, prawda, spodziewanych albo niespodziewanych wydarzeń. W tym przypadku ten kryzys był dla nas takim zbiorowym szokiem, który pozwolił nam ruszyć nową drogą. I dla większości, czego dowodzą, prawda, statystyki, jest to droga bardzo dobra i udana, ale są także ofiary oczywiście. Żadna taka gigantyczna transformacja nie może się odbyć bez kosztów. Zapytałem o to nie bez powodu, bo często moi znajomi i z Portugalii, i z Anglii, kiedy rozmawiamy, jak spotykamy się w Polsce na temat tych zmian ustrojowych, to oni mówią, że tak naprawdę komunizm upadł wtedy, kiedy upadł mur berliński, a to po części nie jest prawdą, bo tak naprawdę to my byliśmy wolnymi ludźmi w Polsce. I bardzo dziękuję Państwu za to, że to będzie zaznaczone w tym spektaklu. Wtedy byłem młodym człowiekiem, dojrzewającym i fizycznie, i umysłowo chłopakiem w liceum, i pamiętam te czasy, kiedy to w pociągu do Berlina jeździło się często po zakupy, po te lepsze towary. To takie będzie połączenie, właśnie okrągły stół, mur berliński, to właśnie tak będzie wyglądał ten spektakl? Spektakl posługuje się materią tańca. I jako taki oczywiście nie jest w stanie opowiedzieć wyczerpująco tematu. Myślę, że nawet słowami nie sposób byłoby to zrobić. Natomiast jest poetycką refleksją na ten temat. Oczywiście dwa tak ważne symbole historyczne muszą się tam pojawić, jednakże pojawią się metaforycznie. Jest tam również wiele wątków, które kojarzą się z tymi czasami. Tutaj potraktowałam już temat bardziej ze swojej strony. Zadałam sobie pytanie, co ta zmiana oznaczała dla wielu ludzi, co się działo na przełomie, co się stało z tymi, którzy się ugięli pod naporem systemu. Przecież mamy lustrację teraz i jak ci ludzie żyją na co dzień, prawda? Pani Ania, żeby to zilustrować muzycznie, to dla Pana chyba nie jest trudne. Pan jeszcze robił takie dwa spektakle. W muzyce w ogóle w sztuce nie ma rzeczy łatwych. O wolności, dwa o wolności, o tym myślę. No właśnie, więc... ale to dotykamy istoty rzeczy. Otóż my używamy obu tych utworów o wolności, tylko przekomponowanych, czy w pewnym sensie adaptowanych wersji tych utworów. Czyli to jest taki most, który ja miałem szczęście zbudować, czyli muzyka o pierwszej rewolucji komunizmu, czyli poznańskim czerwcu 56, i potem o tej zwycięskiej rewolucji, czyli o Solidarności, którą zrobiłem na 25 lat Solidarności pod nazwą Kantata o wolności. I te dwa utwory stały się taką podstawą naszego spotkania, gdzie Paulina, jakby widząc zbieżność między nami i pewną wspólną myśl, energię, emocje, co najważniejsze, wydaje mi się, zaprosiła mnie do tej współpracy. No to Pani namówiła Pana Jana do tego, żeby wziął udział w tym projekcie. Mieliśmy spotkanie, na którym zaprezentowałam mu ten pomysł, no i Jan zgodził się na to, żeby po pierwsze jego utwory zaistniały w tak nowej postaci, a po drugie zgodził się nawet na więcej. Tutaj oddam głos. Czyli na adaptację. Tak. I wymyśliłem coś bardzo prostego, ale co z reguły czego się nie robi. Mianowicie oba moje utwory mają partie wokalne, to są głównie soprany, głosy solowe. I dla potrzeb tego spektaklu w częściach kompozycji usunąłem oba te głosy, czyli stworzyłem przestrzeń niezbędną, żeby ruch i choreografia miały tę siłę solowego głosu. Ten ruch już można, tak to określę, można zobaczyć, ponieważ no, tak mi się wydaje, po raz pierwszy spektakl można oglądać, jak on powstaje, prawie go dotykać w internecie www.aleksandryplac.pl, jak się nie mylę. Tam możemy śledzić to, na jakim etapie,
jak trwają przygotowania do tego przedstawienia. Tak, proces jest zawsze rzeczą, która jest ukryta przed oczami widza, ale to on stanowi potem o spektaklu, dlatego że dzieje się mnóstwo rzeczy po drodze, pojawiają się nowe inspiracje, są zdarzenia takie jak teraz mieliśmy, czyli nagle tancerka 2 tygodnie przed spektaklem ma kontuzję na tyle poważną, że nie może brać udziału w premierze, a jest to już postać, która pracowała na tą rolę przez 4 tygodnie wcześniej. No i to momentalnie powoduje, że spektakl ewoluuje. Paulina Wojciechowska i Napa Kaczmarek, nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić 11 listopada, Teatr Wielki. Od jutra można bilety.